żeście nam tu spadli. En mi dete es tu agresen. Wszechbóg chciał sześciu prosiąc, powinienem użyć oka. Nie dziw, że nas przeklął. No, i co powinienem użyć oka Nehaleni. Sam też spaśniałe wino przyniosłeś. Ten urok to tak samo twoja wina, jak i moja. Co tu robicie? A ten co, z księżyca zleciał? Składamy dary Wszechbogu, się rozumie. I wy możecie go o pomoc prosić. Znaczy, jeśli macie odpowiednie dary, bo naszymi wzgardził i klątwę na całą wieś rzucił. Co jest nie tak z waszymi darami? Nie kpijcie. Widzicie przecież, że same ochłapy żeśmy przynieśli. Przed wojną nawet psu bym ich nie dał. Ale co zrobić? Takie czasy. A będą jeszcze gorsze. Wszechbóg powiedział, że póki nie dostanie chociaż połcia słoniny i beczki piwa, rzeki zapełnią się żabami, a plony zeżre nam jakaś szkarańcza. Mógłbym się za was wstawić u tego bóstwa. Coś mi mówi, że znajdziemy wspólny język. No, spróbować chyba nie zaszkodzi. Żeby się z nim rozmówić, musicie stanąć przed ołtarzem i zakrzyknąć: Wszechbogu, pomóż nędznikowi w potrzebie! Obcego może posłucha. Spodziewałem się, że Wszechbóg ma cielesną postać, ale nie podejrzewałem, że aż tak wielką. Nieźle się spasłeś kosztem tych biedaków. Od razu kosztem. Przecież w zamian im pomagam. Błogosławię, rozgrzeszam, daję rady. Wierz mi, ludzie tego potrzebują. No i opiekowałbym się nimi dalej. Ale nie dotrzymują umowy. Składają w ofierze jakieś nędzne resztki, które odjęli od ust własnych dzieci. Ty jeszcze rzucasz na nich klątwę. I nie zdejmę jej, póki nie przyniosą godnych darów. Co? Mam się zadowolić z siadłym mlekiem i miarką prosa? Nie ma mowy. Powiedz im to. Od dawna siedzisz w tej norze? Od 100 lat. Była zima. Schroniłem się tu, zrobiłem ognisko. Na tyle duże, że płomień sięgnął szczeliny i podpalił krzaki na górze. Rozkaszlałem się od dymu i nagle słyszę jakiegoś chłopa. Głos znikąd woła. Cud! No i tak zostałem bóstwem. Raczej pasożytem. Może i tak. Tylko kim są w takim razie Freja i Melitele? Przecież też nic nie dają w zamian za modły i ofiary. A ze mną można sobie przynajmniej pogadać. Posłuchaj nos, Admoczu. Albo zadowolisz się tym, co dostajesz, albo to ja skarmię cię truko. Cholerni reformatorzy. No dobrze, już dobrze. Mogę jeść skromniej, ale tylko do końca wojny. Ja nie dnia dłużej.
Co nowego? Rozmówiłem się z Wszechbogiem. W cztery oczy. I co? Ulituje się nad nami? Ulituje. Zadowoli się tym, co mu przynieśliście. Mówiłem ci. Mówiłem, że Wszechbóg jest miłosierny, że zrozumie. Dzięki, Wiedźminie. A, i tak na do widzenia. Wiecie, że tu pod górą jest krypta? Zajrzyjcie kiedyś. Ciekawa architektura. Zajęty jestem. Pamiętasz, jak w zeszłym roku Jove zleciał razem z koniem z klifu? Niby olbrzyma ubija, potem dziewki po wsiach bałamuci. Najpierw usłyszałam pług, a potem podmuch prawie przewalił drakary w zatoce. Spadła gwiazda. A daj ty mi spokój! To nie na moją głowę!
Zawsze się zastanawiałem. Co z ludźmi będziecie chodzić, jak brakuje fizycznych? Ale mu uciąłeś? Taki łeb olbrzyma na kominie. Dom ostawię, jak ty albo umrze. Kto ród przedłuży? Mogę cię na chwilę oderwać od modlitw? Możesz. I tak nic nie dają. Ponoć masz jakiś problem z kątwą. Ano mam. Patrz, widzisz ten koński łeb na żerdzi, co tam leży? To... Knitting, rodzaj uroku. Widziałem już takie. Przynoszą nieszczęście, czasem nawet śmierć. Ta! Wyryto na nim imię mojego pierworodnego, Tialwe. Gorączkuje z dnia na dzień, słabnie. Boję się, że nim księżyc minie, przyjdzie mi go grzebać. Sam próbowałem odczynić klątwę bez skutku. Mogę ci pomóc na dwa sposoby. Po pierwsze, mogę namówić osobę, która postawiła Knitting, by sama odczyniła urok. Albo odbić przekleństwo, wypisując jej imię na żerdzi. Tak czy inaczej, muszę wiedzieć, kto za tym stoi. Ale ja nikomu nie wadzę. Nie znam nikogo, kto by mi źle życzył. A więc śledztwo. Gigancie gadali. Knitting. Potężna klątwa. Na drzewcu wyryte jest imię. Tialwe, syn Lotara. Trop jest świeży. Warto się tu rozejrzeć. A to co? Kobiecy szal. Charakterystyczny wzór i charakterystyczny zapach. Rozpogadza się. Za dużo zapachów. Dalej na nos nie pójdę. Trzeba popytać o ten szal. To jest to. To ty jesteś Otchen? Ja? Wy w sprawie mojego syna? Najpierw porozmawiajmy o nagrodzie. Dużo. Będę musiał pożyczyć od rodziny. Ale niech będzie. Nie będę przecież na synu oszczędzał. Gdzie szukać twojego syna? W ruinach twierdzy na wschód stąd. Poszedł tam z jakimiś łobuzami z Faroe, co ich w tawernie poznał. Nakładli mu do głowy, że tam jakieś skarby są. Mówiłem, synu! Na Faroe żyją sami kłamcy. Nie zadawaj ty się z nimi. Ale on wie... To, że nie słucha się ojca, może nie wystarczyć. Dość typowe w tym wieku. Na imię ma Olwę. Wesoły, trochę zepleni. Z wyglądu to się nie wyróżnia. Poza tym, że jak go ostatnio widziałem, miał na sobie żółtą koszulę. Piękna. Nikt takiej we wsi nie ma. Dostał ode mnie przed rokiem, na dzień rodzenia. To powinno wystarczyć. Rozejrzę się za nim, ale nic nie obiecuję.
jesteś pewien, że to był nilfgaardzki dromon? Lędzisz jak stara baba. Słyszycie w lesie coś jak krzyknięcie jelenia, ale głośniejsze. Macie zaraz to przyjechać. Do ruin skarbów szukać. Na co się gapi? Nie wiem. I coś mi się zdaje, że już ich nie zobaczymy. Taki co dzieci jakby bez gryzienia by połknął. Witaj. Mogę spojrzeć na zioła, które sprzedajesz? Do zobaczenia. Bywaj. Zbawiciel ludu. A idź tu. Jak dorosnę, zostanę kapłanką, bo one nie muszą mieć mężu. Długo spaszalał ze szczętem. Do naroli wsie spali. Wiesz, kto by to zamierzył? Nie jesteś z Nilfgaardu, prawda? Witajcie. Widziałeś białego wieloryba? Przyjaciel Jarl. Wow, ale fajny miecz. A idź tu. Przepraszam. Tutaj niby olbrzyma ubija, potem dziewki po psiach bałamuci. A łeb mu uciąłeś? Taki łeb olbrzyma nad kominkiem to dopiero zdoba. Ja to z daleka takich jak ty rozpoznaję. Zwiastun wojny. Na co się gapi? Na glwary u brzegów Hindarsfjall. Geralcie z Rivi. Ładne miecze, ale wolę solidny toporek. Zaraz zasnę. Znam takich jak ty. Potrzebujesz pomocy? Chcesz rzucać toporem? Zostaniesz tu? Tak? Czego chcesz? Wiesz może, kto nosi taki szal? Pewnie. Jona, nasza zielarka. Mieszka tam w tej chacie. Ucieszy się. Tak, bardzo się ucieszy. Wiedźmy. Znalazłem twój szal koło domu Lotara i knitting, który tam postawiłaś. Skąd wiedziałeś? Miałem tylko podejrzenia, które właśnie potwierdziłaś. Wiesz, że Tjalwe stoi nad grobem? I dobrze, ten Benkart nigdy nie powinien był się urodzić. To ja miałam wyjść za Lotara, ja! A on rzucił mnie dla tej flądry, teraz dostanie za swoje. On i jego pieprzona rodzinka! Zabijesz dziecko z zazdrości? Naprawdę? Tu nie o zazdrość chodzi, tylko o godność. 10 lat żyliśmy razem. 10 lat! Gotowałam mu. Gacie mu prałam. Łoże z nim dzieliłam. A on rzucił mnie od tak, bez słowa. Cała wieś się śmiała. Ale głupia ta Jona. Ale się dała. Otóż nie, nie dała się. I nie zapomniała. Chcę, żebyś odczyniła tę klątwę. Zrobię to, ale tylko jeśli Lotar wyrzeknie się syna i do mnie wróci. Przekażę mu twoją propozycję, ale chyba już wiem, jaka będzie odpowiedź. Niby olbrzyma ubija, potem dziewki po psiach bałamuci.
I jak? Wiesz, kto postawił Nitting? Twoja stara znajoma, Jona. Powinienem był zgadnąć. Zawisna suka. Cudze szczęście ją kole. Jak? Odczyni klątwę? Tylko jeśli wyrzekniesz się rodziny i do niej wrócisz. Nie. Nigdy. Pozbawiłbym czci żonę i syna. Skazał ich na biedę. Musisz odwrócić urok. Niech ona zginie! Zasłużyłeś może na karę, ale nie taką. Zrobię to. Bogom niech będą dzięki. Nie mieszaj w to bogów. To sprawa dwojga ludzi. Że na kłopoty nie ma jak wiedźmin. I-O-N-A. Aby to była lekka śmierć. Jak? Udało się? Udało. Twój syn powinien niedługo dojść do siebie, a Jona umrzeć. Dziękuję. Stokroć dziękuję. Syn jest najdroższym, co mam. Nie zniósłbym jego śmierci. To twoja nagroda. Zjesz z nami, nim ruszysz w drogę? Nie, jakoś nie mam ochoty.